Polskie Radio Rzeszów. Witam Państwa, przed mikrofonem Andrzej Dańczyszyn. Zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu Portrety podkarpackich gmin. Skicowanie portretu kolejnej gminy na Podkarpaciu, gminy Krzywca, rozpoczęliśmy takim rysem muzycznym i już bardziej świątecznym. Chór ze szkoły podstawowej w Babicach, bo właśnie tutaj w tej szkole gościmy. Chór prowadzi pani Alicja Król. Nazywa się chór Pelikanos, jest to chór dziecięcy przy szkole podstawowej w Babicach. Chór uświetnia wszystkie uroczystości szkolne, państwowe i kościelne. Mamy za sobą liczne osiągnięcia. Należeliśmy do programu Śpiewająca Polska. Mamy dwa złote pasma, dwa srebrne pasma. Pasma brązowe. To nie jedyny zespół, nie jedyny chór, który pani prowadzi. Chór Gloria, to jest chór dorosły. Jestem opiekunem i dyrygentem i prowadzącą. Chyba już od 20 lat. Mamy repertuar bardzo bogaty. Możemy uczestniczyć w różnych uroczystościach. Też uświetniamy wszystkie uroczystości na terenie gminy. Bierzemy udział w różnych konkursach powiatowych, a nawet i wojewódzkich. Jeszcze jest jeden zespół ludowy, Wiktorianki, który prowadzę w Ruszelczycach. Jest to zespół ludowy, też biorą udział w różnych takich imprezach okolicznościowych, jak dożynki czy folkowa nuta, też bardzo ładnie się prezentują. Oprócz tego też pracuję w szkole w Ruszelczycach, też tam prowadzę chórek dziecięcy. Też bardzo dzieci są zaangażowane, bardzo pięknie też śpiewają. Również w Babicach w szkole prowadzę zespół fletów prostych. Już pozostańmy z chórem ze szkoły podstawowej w Babicach. My porozmawiamy teraz z dyrektorką szkoły. Dzieci oczywiście śpiewają dalej. Pani dyrektor, to chyba wielka satysfakcja, że właśnie ma pani w szkole taki pięknie brzmiący chór. To nasza chluba, chluba naszej szkoły. Szkoła podstawowa imieniem Juliusza Słowackiego w Babicach. Szkoła z tradycją, ale otwarta na nowoczesność. I właśnie zajęcia prowadzone przez panią Alicję otwierają drogę młodemu człowiekowi na bycie w społeczeństwie, na pokazanie swoich umiejętności teraz, w dzisiejszych czasach. Szkoła podstawowa imieniem Juliusza Słowackiego, powtórzę jeszcze raz, szkoła świadcząca usługi edukacyjne, ale także działalność opiekuńczą, wychowawczą oraz szeroko pojętą kulturę. Dzieci i młodzież naszej szkoły ma możliwość pokazywania swoich umiejętności, swoich talentów w środowisku lokalnym, z którym naprawdę bardzo aktywnie współpracujemy. Owocem tej współpracy i występów naszych dzieci na pewno są sukcesy, które dzieci odnoszą. Udziały w konkursach recytatorskich, plastycznych, edukacyjnych, przedmiotowych, zawodach sportowych, gdzie naprawdę mamy znaczące sukcesy. Dziękuję bardzo. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babicach, pani Małgorzata Chruścicka. Nastrój świąteczny już prawie w gminie Krzywca. Gospodarz tego terenu, wójt Wacław Pawłowski. Gmina Krzywca leży w powiecie przemyskim. Liczy około 5 tysięcy mieszkańców. Obszar gminy obejmuje 95 km kwadratowych. Kiedyś była rolnicza, dzisiaj już tego rolnictwa jest coraz mniej, ale gmina bardziej mogłaby się nadawać pod cele turystyczne. Jest piękny krajobraz, przez całą gminę przepływa San. Żeby ściągnąć turystów, to trzeba mieć odpowiednie zaplecze, odpowiednie warunki, bo dzisiaj turysta to turysta dość wymagający. Turysta, myślę, że już by u nas coś znalazł dla siebie. W ramach tras rowerowych, takiego projektu Green Velo, przez gminę Krzywce przebiega długi odcinek właśnie tych tras rowerowych. W ubiegłym roku został wybudowany most na rzece San w miejscowości Krzywca-Chyżyna. Połączył naszą
gminę w jakąś całość. Chcemy wybudować drogę Chyżyna-Bachów. To by był taki, myślę, też ważny odcinek dla turystów. Tam są piękne miejsca, takie trochę bym nawet nazwał może dziewicze. Należymy do Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, należymy do Związku Gmin Fortecznych, należymy do lokalnej grupy działania Pogórze Przemysko-Dynowskie. Chcemy poprawić wizerunek stadionu w Babicach. Chcemy też zmienić cały wizerunek parku w Krzywczy. Powoli wychodzimy na taką prostą, bo mieliśmy sytuację nieciekawą finansowo w gminie. Gmina była dosyć mocno zadłużona. W ostatnich 2 latach spłaciliśmy ponad 2 miliony kredytu i w tej chwili myślę, że jesteśmy na takim przyzwoitym już poziomie, chociaż jeszcze nie do końca to można się z tego cieszyć. Dziękuję bardzo. Wójt gminy Krzywcza w powiecie przemyskim, pan Wacław Pawłowski. Dzisiaj radiowo szkicując portret gminy Krzywcza, rozpoczęliśmy już od takich akcentów przypominających o tym, że święta Bożego Narodzenia się zbliżają. Wysłuchaliśmy fragmentu koncertu chóru dziecięcego ze szkoły podstawowej w Babicach. No ale święta, wiadomo, to nie tylko kolędy, ale także oczywiście prześwietne dania, na które czekamy. Czekamy na stół wigilijny, na potrawy wigilijne. No i właśnie jesteśmy ciekawi, jak to koło gospodyń w Babicach myśli już o świętach, jak to u pani w domu bywa. Zwracam się do pani Teresy Kwasi-Żur, która jest szefem koła gospodyń wiejskich właśnie w Babicach. Na terenie gminy Krzywcza działa 8 kół gospodyń wiejskich. Zajmujemy się głównie kulinarnymi sprawami oraz kulturalnymi. Brałyśmy udział w spotkaniu z paniami ze Słowacji i była u nas właśnie przygotowana wieczerza wigilijna. I tam przygotowałyśmy kwasówkę tradycyjną, były ryby pod różnymi postaciami. Kwasówka to może coś takiego jak kapuśniak? Tak, dodajemy tam grzybki i kaszę gryczaną. I oczywiście z kapusty kiszonej. Robiłyśmy pierogi z ziemniaków, pierogi z kapusty, kapustę z grochem. Mówiły tam te panie, że trochę inaczej to u nich wygląda, trochę inne potrawy, ale bardzo były zadowolone i smakowały im nasze potrawy. Osypanka Dominika. Najwięcej wszystkiego się robi z grzybów i pierogi z kapustą z grzybami i kwas ten właśnie, taki tradycyjny u nas. I gołąbki jeszcze. Zasada jest taka na Wigilię, że mają być to potrawy postne, prawda? Tak, tak, tak. Bez tłuszczu takiego, tylko z masłem. I ryby pod różnymi postaciami. Nazywam się Zofia Lach. Na naszym terenie robią kutię z makiem. Dobrą kutię zrobić to też sztuka. Specjalna pszenica, taka biała, kupuje się, ubijana w stąpce takiej, no i mak z miodem. Orzechy chyba. Orzechy, tak, rodzynki. U nas dawniej, jak jeszcze moja babcia żyła, to pamiętam, robiła takie kluseczki i jak był kot albo pies, jeszcze dawała na talerzyku. Taka wróżba, że po kolei tam imiona dziewczyn i którą kutię kot weźmie, to ta w pierwsza za mąż wyjdzie. Okazuje się, z wszystkiego można wróżyć, nawet z kutki. Pani Karpińska Grażyna. Pani Grażyno, pani reprezentuje młodsze pokolenie, panie tu się nie obrażą. No, czy pani by coś wprowadziła do tych dań wigilijnych, jakąś pizzę albo hamburgera? Raczej nie, bo to powinny być wszystkie dania postne. Przede wszystkim u mnie się robi tak, że się polewa pierożki czy tam gołąbki, cebulkę się smaży na oleju lnianym. To powinno być postne, nie powinno być tłuszcze zwierzęce. Nowe pieki też tradycyjne, serniki, makowce, jabłeczniki, tak. Czyli tak zwane szarlotka, tak. No smakowicie się tu zrobiło, widzę, że pani mówiąc o tych potrawach, tak aż przełykała troszkę ślinka, zatem już nie będę przeszkadzał. Zostawimy kulinaria, chociaż to bardzo ważna rzecz na święta. Przejdziemy może do tej działalności troszkę innej, też związanej z regionem, też związanej z tradycją. Pani Krystyna Kopiec również działa w kole gospodyń wiejskich, ale jej specjalnością
jest rękodzieło. Cóż to za rękodzieło tutaj w gminie Krzywcza się pojawia, gdzie to można obejrzeć? Na terenie naszej gminy organizowanych jest dużo warsztatów takich rękodzielniczych przez lokalną grupę działania. Warsztaty te cieszą się dużym powodzeniem, dużo pań uczestniczy i później dużo właśnie tworzy po tych warsztatach takie wyroby. Choinki z wikliny papierowej, szkatułki, bombki atłasowe. Dużo jest właśnie młodych, zaczyna tworzyć takie różne rzeczy. Właśnie dzięki tym warsztatom. Jeszcze bym chciała wspomnieć, że my jako koło gospodyń wiejskich corocznie wijemy wieniec na dożynki. I dwa lata temu powstał portal Moje KGW i było takie hasło: zbieramy kłosy na wieniec. No i nas tutaj pani z gminy, która zajmuje się sprawami kultury, zgłosiła nas do tego konkursu, bo zrobiłyśmy bardzo ładny wieniec i na szczeblu ogólnopolskim zdobyliśmy pierwsze miejsce i nagrodą za pierwsze miejsce był wyjazd do Rzymu. Dzisiaj, jak szkicujemy, proszę Państwa, portret gminy Krzywcza w powiecie przemyskim, no, okazuje się, że tu bogato też teatralnie, zresztą region Przemyśla ma zamiłowanie do teatru. Wspomnę chociażby tutaj o najstarszym teatrze amatorskim Fredreum, panie Marzena Sęczyszyn i Elżbieta Osiadły. Pani Marzena. W gminie Krzywcza jest mnóstwo osób, które są bardzo aktywne. Prowadzimy dziecięcą grupę teatralną, która od dłuższego czasu wystawia różne przedstawienia. W pewnym momencie zrodził się pomysł, że skoro rodzice przychodzą oglądać dzieci, to może zrobilibyśmy to odwrotnie, czyli rodzice wystąpiliby dla dzieci. Udało nam się zebrać grupę kilkunastu dorosłych osób, którzy zechcieli spróbować w pierwszym przedstawieniu swoich sił. Było to przedstawienie o koziołku niematołku. Udało się, wyszło pięknie. Dzieciaki były zachwycone, mnóstwo braw i gratulacji. Skoro pierwsze przedstawienie nam wyszło, pięknie nam się współpracowało ze sobą, więc postanowiliśmy kontynuować tą działalność i tak sukcesywnie co jakiś czas spotykaliśmy się, próbując swoich sił w kolejnych przedstawieniach. Pani Elżbieta Osiadły. W tej chwili zastanawiamy się nad przedstawieniem, który będzie odgrywany dla seniorów. Czy panie też osobiście są zaangażowane w jakieś sztuki? Mam rolę krasnala, mam oczywiście piękną brodę, piękne włosy, super czapkę, super ubranie krasnoludka. Tak potrafię się zakamuflować, że czasami znajomi nie są w stanie mnie rozpoznać. Ostatnia premiera to jaka była? Dosłownie kilka dni temu, 3 grudnia, przedstawienie pod tytułem Baśniowy Ambarans na tegoroczne Mikołajki. W styczniu planujemy przygotować tak zwany Dzień Seniora, w związku z tym myślimy nad jakimś humorystycznym przedstawieniem dla osób starszych, którzy też się cały czas dopytują, że skoro robicie dla dzieci i młodzieży, to może tym razem coś dla nas i stąd ten pomysł. Powiem jeszcze panu tak, ja od niedawna mieszkam na Podkarpaciu i jest to dla mnie tym bardziej fajna sprawa, ponieważ dzięki występom poznałam bardzo wiele osób, po prostu zaprzyjaźniłam się z grupą teatralną, a dzięki temu poznaję coraz to więcej ludzi. Wyprowadziłam się z województwa kujawsko-pomorskiego, dokładnie z Nakła nad Notecią. Sprowadziłam się do Babic niecałe 3 lata temu i powiem panu szczerze, bardzo podobają mi się tereny. W życiu już bym na północ nie powróciła. Marzena Sęczyszyn, pracownik biblioteki, także zaangażowana właśnie w grupę teatralną. No i pani Elżbieta Osiadły, która posiadła obecnie na Podkarpaciu, przemieszczając się aż z kujawsko-pomorskiego. Kreślimy, szkicujemy portret gminy Krzywcza w powiecie przemyskim, ale nagrywamy tę audycję w Babicach. Tutaj właśnie spotkaliśmy się w miejscowej szkole podstawowej. Pan Piotr Haszczyn pochodzi z Krzywczy. Rozmawiamy o tym regionie. Jak wyjdziemy ze szkoły, to napotykamy na piękny zabytek, wspaniały kościół. Rok 1792. Natomiast nie zachowały się takie zapiski, ale prawdopodobnie uruchomiono ten kościół dopiero w 1794, gdyż istniał opodal jakieś 100 metrów niżej stary kościół, więc no, nie spieszyło się w wykończaniu tego kościoła. Człowiek zasiedlił ten teren już 5000 lat temu. Nieopodal miejscowości Średnia znajdują się kurhany z okresu kultury ceramiki sznurowej. Te kurhany są stare, tak jak piramidy egipskie. 5 przybadano, a zlokalizowano więcej. One ciągną się takim płaskowyżem od Średniej aż tutaj nad Babice do Przysiłka
Połanki. Mój ojciec znalazł kamienny młotek, też 4,5 tysiąca lat oceniany, w miejscowości Krzywcza. Krzywcza też jest dosyć starą miejscowością, gdyż pierwsze wzmianki są z 1353 roku. Co ciekawe, już w 1372 roku w Stupnicy istniała parafia rzymskokatolicka. To jest ewenement w tym regionie. Średniej lokalizowano najdalej wysunięte na wschód miejsce. Też widać właśnie Tatry. Przyniósł pan interesującą książkę w języku niemieckim. Tak, jest to książka pani Kornelii Golombek, która jest takim portretem Podkarpacia. Sama pani jest wykładowcą na uczelni w Düsseldorfie i postanowiła, można powiedzieć, w języku niemieckim promować cały nasz region, cały Podkarpacie. W tej promocji znalazła się także Krzywcza. Tak, w tej promocji znalazła się Krzywcza dzięki temu, że prowadzę stronę internetową Krzywcza 3 Kultury, adres www.krzywcza.eu. Pani pooglądała tą stronę, przyjechała tutaj do pana wójta i sportretowała też najciekawszych mieszkańców naszej gminy. Pan Piotr Haszczyn, regionalista, warto przyjechać do gminy Krzywcza, która otwiera się właśnie turystycznie. A my na zakończenie jeszcze dzisiejszej audycji znowu ten akcent już zbliżających się świąt podkreślimy, słuchając kolejnego fragmentu występu dziecięcego chóru ze szkoły podstawowej w Babicach. Ponieważ kolejna audycja z cyklu Portrety Podkarpackich Gmin pojawi się na antenie Polskiego Radia Rzeszów dopiero 8 stycznia. Już teraz składam wszystkim słuchaczom serdeczne życzenia zdrowych, spokojnych świąt i szczęśliwego nowego roku. Kłania się Andrzej Dęciusz. Portrety Podkarpackich Gmin.